Późnym wieczorem na lotnisku Okęcie wylądował samolot z Anatolijem Kaszpirowskim. Przybył on do Polski na specjalne zaproszenie lidera samoobrony Andrzeja Lepera, który od dawna zmaga się z problemem świejących włosów. Leper, wybierając się na spotkanie z Kaszpirowskim, wyraził nadzieję, że będzie on w stanie pomóc mu z tym kłopotem. Znany rosyjski bioenergoterapeuta zasunął swego czasu programem Telewizyjna Klinika Anatolija Kaszpirowskiego, który bił rekordy popularności wśród polskich widzów. Pod budynkiem, w którym doszło do spotkania Lepera z Kaszpirowskim, zgromadziły się tłumy sympatyków samoobrony. Coś jednak poszło nie tak. Kaszpirowski mrugnął i tym samym spowodował katastrofę w okolicach Singapuru, gdzie zderzyły się ze sobą dwa tankowce przewożące ropę naftową. Doszło do groźnego wycieku, który według specjalistów na lata zagrozi azjatyckiemu ekosystemowi. Andrzej Leper nie widzi jednak problemu w tym zdarzeniu i już od dzisiaj wrócił do swoich codziennych zajęć. Dla Specjalizacji Online mówiła Joanna Rutkowska.